Były już smardze, a teraz wam pokazuję smardzówki, moja dłoń, więc nie są super wielkie, ale już są. Pokażę wam jeszcze kilka smardzówek. Tu jest kolejna, ta już jest dosyć spora, można powiedzieć, bo ma kilka centymetrów. Także, ale jak widzicie, one u mnie rosną, wyrastają w takim piachu i są całe ubrudzone w tym piachu. Dobra, przejdziemy do kolejnej. Zaraz pokażemy następną. I kolejny brudasek. Bo akurat tak u mnie tutaj one rosną. No nic człowiek nie zrobi. Tak rosną, tak mają. Także są dosyć ubrudzone przez tego piachu, jest sporo w nich. Jeszcze popatrzymy z jakimiś innymi. Na ten moment zobaczyłem 3, ale jeszcze zobaczę i najwyżej dogram. Smardzóweczka, czyli naparstniczka. Prosiliście mnie, żebym pokazał teren. Mniej więcej pokażę wam teren. Zobaczcie, jak to wygląda. To pole w pobliżu. No i te smardzówki tutaj po prostu w tym terenie rosną. To rozryte to jest przez dziki. Jak tu widzicie, ten teren, bo dziki tu sobie dochodzą do wody. Tu wam pokażę. Dlatego jest rozryte. No nic, idziemy popatrzeć jeszcze. A tu możecie zobaczyć takie mikrosmardzyki. Naprawdę mają około centymetra. Są malusie. Zaraz wam pokażę jeszcze 2. No, tu macie te 2 następne. Jedno co mnie martwi, to że one już mają obeschnięte czubki. Czyli jest dla nich za ciepło. Zobaczymy. Będziemy obserwować, czy coś się zmieni, czy nic. Czy podrosną. Zobaczcie, ten z lewej strony. To są malutkie. I znowu wam pokażę teren. No takie krzaki. Pojedyncze to pole. Nawet nie stare. I smardze, widzicie, malutkie. Taki model tutaj mamy, zobaczcie, jaki modelowy. Pokażę wam tą strukturę górną smardza, jak jest skomplikowana. Zobaczcie, zakamarki. Perłowy trzon. No, wygląda bajecznie. A w tle jeszcze ptaszki śpiewają pięknie. Dobra. Kończymy.